Witajcie, jest 27 lipiec. Chcę pokazać dzisiaj cztery rośliny. One szybko przekwitają, przynajmniej jedna z nich. I szkoda by było, żeby jej nie nagrać, a już i tak przegapiłam dużo jej kwiatuchów. Zaczynamy. Z lewej strony widzimy różowy kwiat. Dziś rozkwitł, a kilka dni temu dostałam w prezencie go. Jest to hibiskus bylinowy, bagienny inaczej mówiąc. Obok jest to galtonia biaława. Zimujemy cebulę w pomieszczeniu, aby nie przemarzły. Jeżeli ktoś wkopał do gruntu, to wykopać należy. Teraz dalej, na podwyższeniu jest tam krinum, krynka. Ma różowy kwiat, za chwilkę podejdę i mega szybko przekwita, aż jestem zaskoczona. Ale są upały wielkie, powyżej 30 stopni. Natomiast w nocy często u nas jest 10 stopni 8, 12 w ostatnich dniach. Na prawo agapant biały. I ten żaka agapant, jak rozkwitł, tak mu się kwiatuszki pięknie utrzymują i rozkwitają pozostałe. Idziemy najpierw do hibiskusa. Wspaniały kwiat. Proszę spojrzeć. Cudo. Cudo. Lubi wilgoć. Teoretycznie hibiskusy są niby bezproblemowe, te, które w ogrodzie rosną, ale ten lubi wodę. I zobaczcie, poczekajcie, tu jest kwiat tej wielkości, prawda? A była doczepiona etykieta tej wielkości. Tak sobie pomyślałam, że może kwiat taką wielkość osiągnąć ma docelowo. To jest jego pierwszy kwiatuś. Odmiana Candy Crush. Przepiękny, zobaczcie. I jaki zgodny kolorystycznie z etykietą. Kolega Marco Polo taki prezent mi tu odwalił. Coś pięknego. Zobaczmy jeszcze liście, kształt i z tyłu jak kwiatuś wygląda. Jest paczuszka z dnia, w którym otwierałam ten prezent. Kilka dni temu dosłownie. Zobaczcie z tyłu. Użyłkowanie płatków. Pąk. Także zostanie wkopany tutaj w przyszłym sezonie. To znaczy te rośliny będą wykopane, bo to są sezonowe. Dobrze. Teraz. Jeszcze tu z boku. Teraz idziemy do drugiej rośliny, a drugą rośliną jest galtonia biaława. Tu tworzą się pąki, jeszcze są nierozwinięte. Od dołu zaczynają się otwierać małe dzwoneczki. Bardzo łatwo nasiona jest uzyskać. Jak kursują, latają zapylacze wszelkiej maści, to będziemy mieli nasionka. Wysiewamy, lecz nie wiem, czy w drugim, czy w trzecim roku zakwitnie. Na pewno nie w pierwszym i chyba w drugim też nie. Wysiewałam, ale czy nie dopilnowałam, to nie wiem. Także to są przyszłe kwiatostany. Jest to łodyga. Ona, ta roślinka wygląda tak, jak wygląda, gdyż wiatry, wichury, ulewy. No i tak wygląda, jak wygląda. Ale na to można znaleźć sposób. Wybić patyk, podwiązać roślinę. Liście tego typu. Ślimaki żerują, lubią. Jak wszelkie inne rośliny. Proszę, tak u nasady wygląda. A tu z fuksji jest. Tak, galtonia. I ona też dosyć szybko właśnie przekwita. No niestety, strasznie żałuję. Przegapiłam jej kwitnienie. Kilka dni przy tych upałach. Mamy tak, cztery pędy. Raz, dwa, trzy i ukryty czwarty. O, tu będą się nasionka tworzyły, zobaczcie. O ile dobrze zapylone zostały.
Dobra, kolejna roślina jest to krynka, krynum. Ta mega szybko przekwita właśnie w tych temperaturach. Wczoraj ten kwiat się rozwinął, dziś już jest w fazie takiej, widzicie, zwiętniętej. Też zawiązują się nasiona, lecz do tej pory nie udało mi się ich uzyskać, gdyż krynka kwitła mi w październiku, listopadzie, a tu zaczynały się wtedy mrozy. Należało chować roślinę, a w garażu, ciemnym, chłodnym, nie dały rady skończyć zawiązywania nasiona. To dopiero zaczyna się rozkwitać. Się zaczyna rozkwitać, tak. I tu jeszcze pąk mamy maleńki. Liście tego typu, niczym u hipeastrów, niektórzy mówią amaryllisy, lecz błędnie. Proszę. Bo amaryllis ma łodygę pełną w środku, a hipeastrum ma pustą. Zasadnicza różnica potem wielkości kwiatów, aczkolwiek tu niekoniecznie, bez wiele odmian hipeastrów, czyli patrzcie, krynka, krynum. Na filmach z zeszłego roku znajdziecie Państwo więcej nagrań. Liście takie. No i to tyle prezentacji. Brakuje mi wyższej donicy i dlatego na tym ustawiłam. A brakuje mi tego typu donicy. Tu jest inny egzemplarz, inny kolor. Na takich wysokich zupełnie inaczej się prezentuje. No nic, trzeba podnieść po prostu i tyle. Agapant też poległ. Jeszcze zobaczcie cebulę. Także to też zimujemy. Tu będzie dziecko w przyszłości, jak się nic złego nie wydarzy. Tu też, tylko takie młode nie zakwitnie, rzecz jasna. Potrzeba roku jeszcze lub dwóch. I kolejne. No niczym u hipastrum. Dobrze, kolejna roślinka. Agapant biały. Niebieskie są bardzo efektowne. O, bardzo. Też mam, gdzieś stoi w stercie tam doniczkowych roślin. Zobaczymy, czy zakwitnie. Także przepiękny agapant. Wychodzi na to, że mu te temperatury wielkie, wysokie nie przeszkadzają. Na długim badylu, na długiej łodydze znaczy się. Warta roślina polecenia. Agapanty, wiem, że nie lubią przesadzania. Cud, że w ogóle u mnie zakwitł, bo jest to, zdaje się, od kilku lat pierwsze kwitnienie w ogóle białego. Zresztą niebieski też mi nie kwitł. Co ja mówię? Zobaczcie, tak wygląda u nasady. Dla osób, które nie wiedzą. Ja zbyt wiele nie wiem o agapantach. Oho, tu chyba jakaś choroba. Czy gnije, czy coś przez te ulewy. No nic. Liście przepiękne, strzeliste. No i zobaczcie, jakie sztywne łodygi. Tak, to by było na tyle. Eukomisy już szykują się do zakwitu różne. Tak, chciałabym im grupowe zdjęcie zrobić, ale chyba nie da rady. Czekajcie, czekajcie. Na razie, do widzenia.